Vecna to jedno z najbardziej ikonicznych imion w świecie Dungeons & Dragons. Od dekady fascynuje zarówno graczy, jak i mistrzów gry. Ta mroczna postać przeszła niezwykłą ewolucję. Od prostej wzmianki o potężnym liczu do złożonego antagonisty, który wywarł ogromny wpływ na całe multiversum Dungeons & Dragons. Przyjrzyjmy się, jak Vecna zmieniał się poprzez kolejne edycje, zagłębiając się w szczegółach jego historii, mocy i wpływu na świat fantasy. Historia Vecny w D&D rozpoczęła się skromnie, w 1976 roku wraz z publikacją dodatku Eldritch Wizardy do oryginalnej edycji gry. Początkowo Vecna jedynie był enigmatyczną wzmianką, legendarnym czarnoksiężnikiem, który stał się w końcu liczem, nieumarłym magiem o niewyobrażalnej wprost mocy. Jednak to, co naprawdę przykuło uwagę graczy, to dwa artefakty związane z jego imieniem. Oko oraz dłoń Vecny. Te przedmioty, opisane jako części ciała samego Vecny, stały się jednymi z najbardziej pożądanych i przerażających magicznych przedmiotów w grze. Oko Vecny, zgodnie z legendą, miało dawać swojemu posiadaczowi zdolność widzenia prawdy i ukrytej wiedzy. Mówiono, że pozwalało ono na rzucanie potężnych zaklęć wróżbiarskich i umożliwiało wgląd w najbardziej strzeżone sekrety wszechświata. Dłoń Vecny z kolei obdarzała mocą kontrolowania nieumarłych i rzucania potężnych zaklęć nekromancji. Posiadacz dłoni mógł podobno wskrzeszać umarłych, tworzyć potężne nieumarłe sługi i manipulować samą esencją śmierci. Jednakże, jak to często bywa z przedmiotami o tak mrocznym pochodzeniu, korzystanie z nich wiązało się z ogromnym ryzykiem dla duszy i umysłu śmiałka, który odważył się je wykorzystać. Mówiono, że oko Vecny mogło doprowadzić swojego posiadacza do szaleństwa, zalewając jego umysł wizjami i wiedzą zbyt potężną do pojęcia przez śmiertelny umysł. Dłoń z kolei miała powoli korumpować duszę swojego właściciela, prowadząc go na ścieżkę zła i ostatecznie przemieniając w sługę Vecny. Ta początkowa prezentacja Vecny jako źródła potężnych, ale niebezpiecznych artefaktów ustanowiła fundamenty pod jego przyszły rozwój jako symbolu zakazanej wiedzy i mrocznej potęgi. Już wtedy gracze i mistrzowie gry zaczęli tworzyć własne historie i legendy związane z Vecną, co przyczyniło się do rozwoju tej postaci w kolejnych latach. W Advanced Dungeons & Dragons postać Vecny zaczęła nabierać głębi. Chociaż wciąż pozostawał głównie elementem tła i legendą, choć jego historia została znacznie rozbudowana. Vecna został przedstawiony jako niegdyś potężny władca, który dzięki swoim niezrównanym umiejętnościom magicznym i niepohamowanemu pragnieniu władzy zdołał przekształcić się w licza. Według legend tej edycji, Vecna urodził się w odległej przeszłości jako członek tajemniczej i potężnej kasty. Jego niezwykłe zdolności magiczne ujawniły się już w młodości, co sprawiło, że szybko przewyższał swoich nauczycieli. Vecna poświęcił swoje życie studiowaniu najbardziej zakazanych form magii, szczególnie interesując się nekromancją i tajemnicami nieśmiertelności. W miarę jak jego moc rosła, Vecna zbudował potężne imperium, rządząc żelazną ręką i wykorzystując swoją magię do utrzymania kontroli nad poddanymi. Mówiono, że jego pałac był pełen bibliotek zawierających zakazane księgi z całego multiversum, a jego laboratoria były sceną przerażających eksperymentów nad życiem i śmiercią. Kluczowym elementem dodanym do historii Vecny było rozbudowanie wątku konfliktu między Vecną a Kasem. Kas był potężnym wojownikiem, którego Vecna wyszkolił i obdarzył magicznym mieczem o ogromnej mocy. Zarówno Kas, jak i miecz Kasa byli wspomnieni już w Eldritch Wizardry, ale dopiero w kolejnych dodatkach poznaliśmy jego mroczną tajemnicę. Otóż przez lata Kas służył swojemu panu wiernie, pomagając mu w podbojach i strzegąc jego sekretów. Jednak w końcu ambicja Kasa i wpływ magicznego miecza doprowadziły do zdrady. W epickim starciu, które przeszło do legend, Kas zdołał odciąć dłoń lewą i lewe oko Vecny, zanim obaj zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Niektóre wersje historii mówiły, że Vecna został zniszczony. Inne twierdziły, że zdołał przetrwać w formie ducha lub że jego świadomość została uwięziona w jego artefaktach. Ta narracja dodała Vecnie tragicznego wymiaru. Był nie tylko złym tyranem, ale także ofiarą zdrady. Jego historia stała się przestrogą przed nadmierną ambicją i niebezpieczeństwami związanymi z dążeniem do nieśmiertelności za wszelką cenę. Jednocześnie tajemnicze zniknięcie Vecny otworzyło drzwi do spekulacji na temat jego możliwego powrotu, co mistrzowie gry chętnie wykorzystywali w swoich kampaniach. W tej edycji pojawiły się także pierwsze wzmianki o kulcie Vecny. Jego wyznawcy byli przedstawiani jako sekretna organizacja poszukująca zaginionych fragmentów wiedzy swojego pana i dążąca do jego powrotu. Kult Vecny stał się popularnym elementem wielu kampanii, oferując gotowy szablon na złowrogą organizację działającą w cieniu. Druga edycja AD&D przyniosła prawdziwy rozkwit postaci Vecny. W settingu Greyhawk, który stał się jego kanonicznym domem, Vecna urósł do rangi niemal boskiego bytu. Jego historia została znacznie rozbudowana, włączając w to jego pochodzenie. Według nowej historii Vecna urodził się we Fleet na planecie Oerd, a jego matka, Mazel, była potężną czarownicą, która nauczyła go podstaw magii. Młody Vecna szybko wykazał niezwykły talent i nienasycony głód wiedzy.
Po śmierci matki, zamordowanej przez przesądnych sąsiadów, Vecna poprzysiągł zemstę i poświęcił się studiowaniu najbardziej mrocznych aspektów magii. Kluczowym momentem dla rozwoju Vecny był dodatek Vecna Lives, wydany w 1990 roku. W tej przygodzie Vecna powraca do świata materialnego, dążąc do osiągnięcia pełnego statusu bóstwa. Jego plan obejmował wykorzystanie potężnej magii i manipulację wydarzeniami na skalę kosmiczną. Vecna próbował przejąć kontrolę nad miastem Greyhawk, wykorzystując je jako punkt wyjścia do podboju całego uniwersum. Co ciekawe, w Vecna Lives gracze mieli bezpośrednio okazję zmierzyć się z legendarnym arcyliczem. Vecna został przedstawiony jako niezwykle potężny przeciwnik, zdolny do rzucania zaklęć o mocy przekraczającej możliwości zwykłych śmiertelników. Jego zdolności obejmowały m.in. tworzenie potężnych iluzji, kontrolowanie umysłów, manipulowanie czasem i przestrzenią oraz przywoływanie armii nieumarłych. Ta przygoda ustanowiła Vecnę jako jednego z najpotężniejszych i najbardziej przerażających antagonistów w historii Dungeons & Dragons. Jego powrót wywołał falę strachu i chaosu w świecie Greyhawk, który został finalnie zażegnany, dzięki odwadze bohaterów graczy oczywiście. W finalnej scenie kampanii Vecna zostaje wygnany do nieznanego wymiaru. W późniejszym dodatku Domains of Dread dowiadujemy się, że planem, w którym został uwięziony Vecna, jest Ravenloft. W tej edycji rozwinął się także kult Vecny. Jego wyznawcy zostali przedstawieni jako sekretna organizacja dążąca do zgromadzenia zakazanej wiedzy i przywrócenia swojemu panu dawnej chwały. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Kult Vecny został podzielony jednak na różne frakcje, każda z własną interpretacją nauk Vecny i własnym podejściem do osiągnięcia jego celów. Niektóre frakcje skupiały się na gromadzeniu wiedzy, inne na zdobywaniu politycznych wpływów, a jeszcze inne na przeprowadzaniu mrocznych rytuałów mających na celu wskrzeszenie swojego pana. Naprzeciw tych różnych frakcji kultu Vecny, drugoedycyjni gracze mogli stanąć w przygodzie Vecna Reborn, osadzonej w planie Ravenloft. W tej przygodzie bohaterowie eksplorują więzienie Vecny, by udaremnić rytuał mający uwolnić arcylicza. W tej przygodzie po raz pierwszy wspomniany zostaje żmij Moxlik, tajemnicza istota wspierająca Vecnę w jego dążeniu do boskości. Dodatkowo, w drugiej edycji pojawiły się nowe artefakty związane z Vecną, takie jak na przykład Księga Vecny, która rzekomo zawierała jego najbardziej mroczne sekrety i zaklęcia. Księga była opisywana jako potężny artefakt, który mógł zarówno obdarzyć czytelnika ogromną mocą, jak i doprowadzić go do szaleństwa. Mówiono, że zawiera ona zaklęcia zdolne do manipulowania samą strukturą rzeczywistości. Druga edycja D&D znacznie rozszerzyła także opis samego Vecny. Został on przedstawiony jako niezwykle inteligentny i przebiegły przeciwnik, zawsze wyprzedzający swoich wrogów o kilka kroków. Jego cele wykraczały poza prostą rządzę władzy. Vecna dążył do rewolucji w samej naturze rzeczywistości, chcąc przekształcić multiversum według własnej, wypatrzonej wizji. To pragnienie stało się motywem przewodnim kampanii Die, Vecna, Die. Kampanii zamykającej trylogię Vecny i ostatnią przygodę z Vecną w roli głównej, jaką dostaliśmy do teraz. Była to jednocześnie przygoda zamykająca drugą edycję i zapowiadająca potencjalne zmiany w kosmologii trzeciej edycji. Autorzy w momencie pisania przygody nie wiedzieli jednak, jakie to będą zmiany, więc pojawiło się tutaj dużo wątków, które później nie trafiły do kanonu. W tej przygodzie Vecna wykorzystuje wiedzę jedynego pewnego sojusznika, żmija Moxlika. Więc wchłania on moc półboga Aizula, wykorzystując samemu status większego boga i uwalnia się z więzienia Ravenloft. Następnie złamał bariery narzucone przez panią Bólu i przeniknął do miasta Sigil, gdzie niemal zrealizował swoje plany przekształcenia całego multiversum według własnych kaprysów. Kiedy Vecna został wyrzucony z Sigil przez grupę poszukiwaczy przygód, Aius został uwolniony, a Vecna wrócił na Oerd, znacznie osłabiony, choć wciąż zachowując status pomniejszego boga. Przygoda ta wprowadza również nowe, pomniejsze artefakty, takie jak palce, skalp, skóra, serce, stopa i prawe oko Vecny, które później w trzeciej edycji zostaną wspomniane jako fragmenty Vecny. Pojawia się też fałszywy artefakt, głowa Vecny, która nie ma żadnej magicznej mocy, a którego jedynym celem jest skłonienie bohaterów do odcięcia własnej głowy. W trzeciej edycji gry Vecna został oficjalnie uznany za półboga, patrona tajemnic i mrocznej wiedzy. Jego domena obejmowała magie zakazane, sekrety i nekromancję. Vecna stał się częścią panteonu bóstw w Dungeons & Dragons, co znacznie rozszerzyło jego wpływ i możliwości. W Księdze Plugawego Mroku Vecna został szczegółowo opisany jako jedno z najpotężniejszych złych bóstw. Jego sfera wpływów obejmowała nie tylko tajemnice i zakazaną wiedzę, ale także kłamstwa, intrygę i zdradę. Vecna był przedstawiany jako patron wszystkich tych, którzy dążyli do władzy poprzez gromadzenie sekretów i manipulacji. Kult Vecny w tej edycji zyskał na znaczeniu i został bardziej szczegółowo opisany. Jego wyznawcy byli przedstawiani jako niebezpieczni poszukiwacze zakazanej wiedzy, gotowi poświęcić wszystko dla swego mrocznego pana. Hierarchia kultu zaś była skomplikowana i pełna intryg,
odzwierciedlając naturę samego Vecny. Na szczycie stali najpotężniejsi czarnoksiężnicy i nekromanci, często rywalizujący między sobą o względy swojego boga. W tej edycji rozwinięto także osobowość Vecny. Został on przedstawiony jako niezwykle inteligentny i przebiegły byt, manipulujący wydarzeniami z cienia. Jego ostatecznym celem było nie tylko osiągnięcie pełnej boskości, ale także zdobycie kontroli nad całym multiversum. Vecna wierzył, że tylko on posiada wystarczającą wiedzę i moc, aby rządzić wszystkimi płaszczyznami istnienia. Dodatkowo, w trzeciej edycji pojawiły się nowe informacje na temat przeszłości Vecny. Opisano jego wzrost do władzy w starożytnym Imperium Flan, jego badania nad tajemnicami życia i śmierci oraz proces, który doprowadził do stanu Licza. Liczostwa? No, w każdym razie, jak stał się Liczem? Zgodnie z tą historią, Vecna spędził stulecia gromadząc wiedzę w centrum multiversum, podróżując między planami i studiując najbardziej zakazane grimoary. Interesującym aspektem Vecny w tej edycji było jego podejście do wyznawców. Mimo że był bogiem zdrady i sekretów, Vecna cenił lojalność swoich najbardziej oddanych sług. Jednocześnie zachęcał ich do ciągłego dążenia do większej władzy i wiedzy, nawet jeśli to oznaczało rywalizację między sobą. Ta dynamika sprawiała, że kult Vecny był niezwykle niebezpieczny i nieprzewidywalny. W trzeciej edycji wprowadzono także koncepcję szeptów Vecny, tajemniczych wiadomości i wizji, które Vecna miał rzekomo przekazywać swoim wyznawcom. Te szepty często zawierały fragmenty zakazanej wiedzy lub wskazówki dotyczące ukrytych sekretów, ale mogły również poprowadzić do oszaleństwa tych, którzy próbowali je zrozumieć. Czwarta edycja D&D przyniosła radykalne zmiany w kosmologii gry, co miało znaczący wpływ na postać Vecny. W tej edycji Vecna osiągnął wreszcie status, do którego dążył przez wieki. Stał się pełnoprawnym bóstwem. Jako bóg tajemnic i wiedzy, Vecna rozszerzył swoje wpływy. Stał się także patronem złodziei i kłamców, co dodało nowy wymiar jego domenie. Jego sfera wpływów obejmowała ukryte prawdy, sekrety i zakazaną wiedzę. W tej edycji Vecna był często przedstawiany jako ostateczny manipulator działający z cienia i wpływający na losy całych cywilizacji poprzez swoje intrygi. Interesującym aspektem Vecny w czwartej edycji było jego miejsce w kosmicznym konflikcie między bogami a primordialnymi siłami chaosu. Vecna ze swoją unikalną perspektywą jako byłego śmiertelnika, który osiągnął boskość, często działał jako dziki czynnik w tych konfliktach, realizując własne, niezgłębione cele. Jego działania często prowadziły do nieoczekiwanych zmian w równowadze sił, co czyniło go nieprzewidywalnym i niebezpiecznym sojusznikiem lub przeciwnikiem dla innych bóstw. W czwartej edycji Vecna został przedstawiony jako bóstwo o złożonej i paradoksalnej naturze. Z jednej strony był patronem wiedzy i tajemnic, z drugiej bogiem kłamstw i oszustw. Ta dwoistość odzwierciedlała się w jego wyznawcach, którzy często byli zarówno poszukiwaczami wiedzy, jak i mistrzami intryg. Vecna w tej edycji miał swoją własną płaszczyznę egzystencji, Cytadelę Cavitius, mroczne i tajemnicze miejsce pełne ukrytych bibliotek, labiryntów, wiedzy i pułapek dla nieostrożnych. Cytadela była opisywana jako miejsce, gdzie rzeczywistość była płynna, a prawda i kłamstwo nierozróżnialne. W tej edycji rozwinięto także koncepcję Vecna Reborn, ideę, że Vecna mógłby powrócić do swojej śmiertelnej formy, aby bezpośrednio wpływać na wydarzenia w świecie materialnym. Ta koncepcja dawała mistrzom gry nowe możliwości wykorzystania Vecny jako bezpośredniego antagonisty w kampaniach wysokiego poziomu. Vecna w swojej śmiertelnej formie był opisywany jako niezwykle potężny mag, zdolny do rzucania zaklęć, które przekraczały granice normalnej magii. Czyli generalnie taka powtóreczka z edycji poprzednich. Kult Vecny w czwartej edycji zyskał nowe oblicze. Oprócz tradycyjnych czarnoksiężników i nekromantów, wśród wyznawców Vecny znaleźli się także szpiedzy, dyplomaci, a nawet niektórzy poszukiwacze przygód. Vecna był postrzegany przez nich nie tylko jako źródło mrocznej mocy, ale także jako patron tych, którzy szukali wiedzy zakazanej przez innych bogów. W tej edycji wprowadzono także koncepcję oka Vecny jako metafizycznego konstruktu, wszechwidzącego oka, które pozwalało Vecnie obserwować wydarzenia w całym multiversum. To oko miało być źródłem jego niemal nieograniczonej wiedzy i zdolności manipulowania wydarzeniami na kosmiczną skalę. W aktualnej piątej edycji D&D Vecna powrócił do swoich korzeni jako arcylicz dążący do pełnej boskości. Jest on przedstawiany jako jedno z najpotężniejszych złych bytów w multiversum D&D, balansujące na granicy między śmiertelnikiem a bogiem. Szczególnie ważnym momentem dla Vecny w piątej edycji była przygoda Tomb of Annihilation, gdzie jego wpływy były widoczne w tle głównej fabuły. Chociaż nie był on bezpośrednim antagonistą, jego dziedzictwo i artefakty odegrały kluczową rolę w wydarzeniach tej kampanii. W szczególności klątwa związana z Soulmongerem, potężnym magicznym artefaktem, była przypisywana wpływom Vecny i jego manipulacji. W podręczniku Mordekainen's Tome of Foes Vecna został szczegółowo opisany jako jeden z najgroźniejszych przeciwników dla bohaterów wysokiego poziomu. Jego zdolności zostały przedstawione jako niemal boskie, a jego intrygi jako rozciągające się przez różne płaszczyzny egzystencji.
Vecna był opisywany jako byt zdolny do manipulowania samą tkanką rzeczywistości, zmieniając historię i przeznaczenie według własnej woli. W tej edycji położono również nacisk na tajemniczość Vecny. Mimo że jest on powszechnie znany w świecie gry, prawdziwe informacje na jego temat są niezwykle rzadkie i często sprzeczne. Ta aura tajemnicy dodatkowo wzmacnia jego pozycję jako bóstwa sekretów i ukrytej wiedzy. Mówi się, że nawet najstarsze i najmądrzejsze istoty w multiversum nie są w stanie pojąć w pełni planów i motywacji Vecny. W piątej edycji wprowadzono także nowe artefakty związane z Vecną, takie jak choćby właśnie Księga Plugawego Mroku, która miała zawierać niektóre z jego z najbardziej mrocznych sekretów. Artefakt ten był opisywany jako niezwykle niebezpieczny i zdolny do korumpowania nawet najbardziej cnotliwych bohaterów. Obecnie Vecna znów powraca jako główny antagonista kampanii Vecna Eve of Ruin, która ma być ukoronowaniem 50 lat naszej ukochanej gry i fakt, że to właśnie Vecna została twarzą wszystkich złoli, chyba nikogo nie powinno już dziwić. Przez wszystkie edycje D&D podstawowe motywacje Vecny pozostały zaskakująco spójne. Zawsze dążył on do władzy, gromadzenia wiedzy i ostatecznie do osiągnięcia boskości. Jednakże sposób, w jaki te motywacje były przedstawiane, ewoluował wraz z samą grą. W początkowych edycjach Vecna był przede wszystkim źródłem potężnych artefaktów i legendarną postacią z przeszłości. Z czasem stał się aktywnym uczestnikiem wydarzeń, manipulatorem działającym w cienia i wreszcie osiągnął status jednego z najpotężniejszych bytów w multiversum D&D. Wpływ Vecny na świat gry jest trudny do przecenienia. Jego artefakty, oko i dłoń, są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych magicznych przedmiotów w historii D&D. Stały się one symbolem ostatecznej mocy i korupcji, przedmiotami, które mogą przynieść niewyobrażalną potęgę, ale za straszliwą cenę. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam to, jak Vecna zmieniał się przez lata, więc na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, żeby sprawdzić nasze media społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Zerknijcie też na naszego Patronite'a. Mamy dla Was, wydaje mi się, sporo fajnych bonusów, jakieś behind the scenes, jakieś materiały tylko i wyłącznie dla patronów. Także wydaje mi się, że warto. A na razie tyle. Do zobaczenia, dzięki. Cześć.